Mimo przegranego spotkania z warszawianką Warszawa, zarówno na wyjeździe, jak i w Grudziądzu, od kibiców można usłyszeć uznania i podziękowania za cały miniony sezon, w którym MKS Grudziądz osiągnął pierwszy raz od wielu lat tak dobry wynik z nadzieją na awans do pierwszej ligi. Faktycznie sezon był bardzo dobry, a w nim wiele wysokiej klasy spotkań. Wiele razy na trybunach zasiadała duża grupa kibiców, zapełniając trybuny niemal po ostatnie miejsce. Dobry sezon mimo porażki pokazał, że można stworzyć wysokiej klasy drużynę bez nadzwyczajnych środków. Skoro jest drużyna, warto by pracowała dalej i zawalczyła kolejny raz z bagażem już doświadczeń w przyszłym sezonie o wejście do pierwszej ligi. Wyrównana walka, ale można powiedzieć, że chyba troszeczkę pech. Tak, no w sporcie trzeba umieć grać i umieć i mieć szczęście. Nam tego po prostu zabrakło w końcówce. Może nie tylko szczęścia, ale był taki moment, że mogliśmy zespół z Warszawy no, dorzucić czwartą bramkę, piątą i to się nie udało. Doszli nas na remis. Wiedzieliśmy, że mecz na pewno nie będzie łatwy, podobnie przebiegał i w Warszawie. No, zabrakło nam po prostu szczęścia, a sama ostatnia sytuacja, taki rzut nie powinien mieć miejsca, jeśli mówię o sytuacji. Na pewno nikt nie z drużyny nie obwinia za to Macieja, bo jednak wybronił nas przed porażką w samej końcówce. No, zabrakło szczęścia i tyle. No. Może jesteśmy za młodym zespołem jeszcze na taką walkę. No, ale sezon ładny i kibice na pewno będą go pamiętać. Nie no, tutaj chwała kibicom, podziękować trzeba za tak liczne przybycie i taki gorący doping. Powiem szczerze, że nie pamiętam, żeby była hala prawie że wypełniona na spotkaniu. Jednak, no zdarzały się takie spotkania. Jednak widać, że kibice lubią piłkę ręczną. Myśli pan, że przyszły sezon kibice jakoś tak wspomogą, może sponsorzy i ten sport tutaj w tym Grudziądzu jakoś tak jeszcze z większym impetem ruszy i w końcu może będzie ten sukces? Życzyłbym sobie i nie tylko sobie, ale zawodnikom i dyscyplinie, by było większe zainteresowanie. Mam nadzieję i to są takie gorące życzenia, oby się spełniły. Ale chyba bez jakiegoś kluczowego zawodnika, dodatkowego, zakupionego, może z jakiś transfer, no chyba by się tutaj nie obeszło, prawda? Żeby przebić się i naprawdę tutaj w lidze świecić. Nie no, w tej chwili to nie rozmawiajmy o tym, bo to nie ma sensu. Nie udało nam się awansować, szkoda. A co będzie w przyszłym sezonie, zobaczymy. Na pewno będą jakieś tam ruchy w składzie, może ktoś odejdzie, może ktoś przyjdzie, nie wiem. W tej chwili mi jest trudno rozmawiać na ten temat, cały czas mam w pamięci te ostatnie sekundy. Szkoda, żeby ten jednak, w pewnym sensie jest to sukces, bo chyba od dawna już nie było takich emocji, żeby to zmarnować. No na pewno się zapisali w karcie historii piłki ręcznej, bo żaden szczypiornista z żadnym zespół nie miał możliwości awansu grać o pierwszą ligę. Nam się to udało, a tym bardziej chwała, że to osiągnęliśmy praktycznie w dużym większe zespołem wychowankami. No jest, no szkoda, żeby ten sukces po prostu zmarnotrawić. No musimy coś. Bo jest dobry zespół, jest drużyna. No na pewno, ale mówię, nie w tej chwili jest czas na to i rozmyślanie na temat w ogóle, jak to będzie wyglądało. Także na razie musimy to przemęczyć, tą porażkę. Pan myśli, takie dramatyczna końcówka może mieć jakiś wpływ na psychikę tych młodych chłopaków? Na pewno. Na pewno zostaje ślad. Z czasem on wyleci z głowy, ale na pewno długo zostanie.